Z nami jest trener Polonii Środa Wielkopolska Paweł Juszczyk. Panie trenerze, dzisiaj porażka z Kluczewią 2-0, no ale na pewno trzeba wspomnieć o składzie, w jakim Polonia Środa w tym spotkaniu dzisiaj wystąpiła. No tak, oczywiście, że tak. Zagraliśmy dzisiaj zawodnikami, którzy są w kadrze, są z nami, trenują i oni dostali dzisiaj tak naprawdę pełne spotkanie, żeby się pokazać. Pełnię swoich umiejętności, która oczywiście jest, ten potencjał w nich drzemie. I dzisiaj była świetna okazja, żeby tych chłopaków zobaczyć w pełnym wymiarze czasowym. No warto też podkreślić, że to spotkanie nie ułożyło się Polonii Środa po myśli. No i zarówno na początku meczu, jak i na początku tej drugiej części spotkania szybko stracone bramki nie pomogły. Tak, oczywiście. No tracimy bramkę w trzeciej minucie. Następnie tracimy bramkę drugą w 48 minucie. Tak jak pan powiedział, no to nie pomaga. Ten początek meczu nie był dla nas korzystny, mecz nie ułożył się po naszej myśli. To w pewien sposób no, na następne minuty rzutowało, nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o naszą grę. Natomiast z minuty na minutę chłopacy tej pewności siebie mieli coraz więcej i myślę, że kilka sytuacji było na tyle ciekawych, że mogliśmy pokusić się o to, żeby bramkę zdobyć. No właśnie, tak jak wspomniałeś, kilka było tych sytuacji, szczególnie tutaj miał swoje okazje Kacper Nowak, miał też sytuację świetną Oskar Janoś i gdyby ta skuteczność była na troszkę wyższym poziomie, no to można tu było się pokusić o nieco inny wynik. Dokładnie, no nie wpadło, kończymy przegrywając z dwoma bramkami. Przed nami kolejne spotkania i działamy, bierzemy się do pracy. No ale to też na pewno cenna lekcja takiego boiskowego doświadczenia dla tych młodych graczy, którzy tu dzisiaj na boisku się pojawili. To doświadczenie jest nieocenione, oczywiście, że tak. No, bagaż doświadczeń, które będą zbierać ci młodzi chłopcy, na pewno będzie owocować i z tego powodu się oczywiście cieszymy. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w kolejnym meczu. Dziękuję bardzo.